Cześć, witajcie, tutaj Monika i Perfumowy Orient Express. Nie było mnie krótką chwilę na kanale, dlatego że po prostu choruję i mam grypę. Mój głos prawie całkowicie wysiadł kilka dni temu, także no kuruję się w łóżku. Ale pomyślałam sobie, że ponieważ dzisiaj troszeczkę już lepiej się poczułam, pomyślałam, że chciałabym coś zrobić, może coś nagrać, jakiś krótki filmik, natomiast no nie bardzo potrafiłam znaleźć temat. Wiecie, jak to jest w chorobie. Jesteśmy tacy trochę rozkojarzeni. I pomyślałam sobie, dobrze, to niech życie mnie zainspiruje, niech życie mi pokaże ten temat dzisiejszy, tak? I może ten film, wydać wam się dziwnym, ale uczę się jakby przekraczać jakieś granice wolności, bo to nie jest tak łatwo mieć kanał publiczny, gdzie każdy może to obejrzeć, skrytykować i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że jakieś tam przemyślenia na ten temat, co wolno, czego nie wolno, no będą nam zawsze towarzyszyć, aczkolwiek chciałabym poczuć się osobą wolną i mówić o tym, co mnie naprawdę w życiu interesuje, a nie udawać kogoś, kim nie jestem, żeby spodobało się to publiczności, tak? Nie będę wam opowiadać o odpowiednikach perfum, ponieważ jest to niezgodne z moją ideologią życiową. Na przykład, tak? I może dlatego nie będę miała wiele tysięcy subskrybentów. To nie jest najważniejsze. Natomiast dzisiaj... tak, jaki to będzie temat? Więc żeby was zachęcić, dam wam taką zagadkę. Co łączy Jeana Paula Gaultier? Co łączy buddyzm? I co łączy pewien słynny, skandalizujący romans Stanisława Sojki i Grażyny Trelli? Otóż to. I ja spróbuję wam tę zagadkę dzisiaj rozwikłać, jeżeli dacie mi szansę. Okej, więc dzisiaj, wychodząc do apteki po syrop na kaszel, weszłam do second handu, ponieważ te dwie placówki są dosłownie minutę od mojego domu. No i to nie byłabym ja, gdybym nie zajrzała do second handu, ponieważ znalazłam wiele, wiele perfum i w Polsce, i tutaj w Anglii, w second handach, w śmiesznych cenach. Zatem moja rutyna, nawet jak jestem chora, no to po prostu zajrzałam tam. No i w tym czerwonym pudełeczku kryje się piękny zapach. Samsara Garlena, woda perfumowana, popatrzcie jaka cena. 4,99, czyli 5 funtów, czyli no 25 zł. Tak? Ja często trafiam takie okazje i bardzo się z tego cieszę. I opowiem wam właśnie dzisiaj o Samsarze. O Samsarze Garlena i rozwinę ten temat. Samsara Garlena, tutaj mam no, 30 ml z małym ubytkiem wody perfumowanej w tej ślicznej, poręcznej butelce. Lubię takie obłe kształty. To jest zapach, który ze wszechmiar powinien mi się bardzo podobać już dawno. Dlatego, że po pierwsze, jest orientalny. A jak wiecie, na moim kanale głównie interesuję się zapachami orientalnymi. Uwielbiam francuskie perfumy. A te perfumy są od Garlena, najbardziej szanowanej, tradycyjnej marki francuskich perfum. To po pierwsze, czyli tak, Orient, francuskie perfumy, klasyczne perfumy, bo powstały w 1989 roku. A ja bardzo cenię te starsze perfumy, bo są o wiele lepszej jakości niż obecnie dostępne perfumy. No i jeszcze jedno. Zawierają drzewo sandałowe, które uwielbiam, i zawierają ylang ylang, który również w perfumach uwielbiam. No więc wszystko jakby pozbierać do kupy, to te perfumy powinny być moimi ulubionymi. Ale nigdy się takimi nie stały, do tej pory przynajmniej. Dlatego, że kiedy je testowałam już jakiś czas temu, no wywołały u mnie wielki ból głowy, nawet migrenę. A ja kilkanaście lat temu miałam poważne problemy z migrenami, bardzo regularne migreny. Oczywiście one to nie były spowodowane perfumami, bardziej czymś innym, tak? Ale po prostu to były tak dotkliwe migreny, że, no, że z tego też powodu ja już po prostu tej Samsary więcej nie testowałam i po prostu odłożyłam ją na półkę gdzieś tam w mojej pamięci jako zapach piękny, też związany z pewną legendą, ale
i z filozofią oczywiście buddyzmu, natomiast no gdzieś tam pomyślałam sobie, to jest zapach nie dla mnie widocznie, tak? No ale dzisiaj mając taką okazję, zakupiłam te perfumy i mimo, że mam katar, zaaplikowałam oczywiście na rękę i czuję je, oczywiście nie tak bardzo, wiecie, super, super, super dokładnie, bo mam katar, tak? Natomiast czuję ten zapach, oczywiście ja go znam po prostu, tak? Jest on bardzo taki maślany, ciepły, wręcz gorący. Te kwiaty układają się w taki sposób właśnie taki maślany, pudrowy, taki powiedziałabym miękki, jednocześnie właśnie temperatura tego zapachu cały czas rośnie. Podobny efekt odkryłam w Amouage Lyric Woman, tylko że tam jest jeszcze róża, ale struktura zapachu jest bardzo podobna. Piękny, orientalny bukiet kwiatów i przypraw, gdzie z każdą minutą, z każdą chwilą zapach jakby zaczyna buzować, jeśli chodzi o gorąc, jego temperaturę. Ja bardzo, bardzo to lubię, bardzo lubię ten efekt i tutaj jest podobnie. I pomyślałam sobie tak po pół godzinie, od kiedy go zaaplikowałam, że no wszystko powinno się zgadzać, ale ja tego zapachu jakoś nie potrafię pokochać, tak? Natomiast powiem Wam, że ten zapach jakoś tak mnie zainspirował nostalgicznie i zaczęłam słuchać właśnie muzyki Stanisława Sojki, zwłaszcza jego takich starszych płyt. Jest to płyta Acoustic, bardzo piękna, piękna, piękna płyta, piękna muzyka i w ogóle jest to jeden z najbardziej utalentowanych polskich artystów, multiinstrumentalistów, tekściarzy również. I teraz powiem Wam, przedstawię Wam moje skojarzenia. Jak ta Samsara może mi się kojarzyć ze Stanisławem Sojką, z jego burzliwym romansem i z filozofią buddyjską? No to, żeby to wszystko jakoś tak pozbierać do kupy. To po pierwsze, Samsara to oczywiście ten krąg w hinduizmie i buddyzmie, to jest ten krąg wcieleń ludzkich, tak? Oczywiście również zwierzęcych, czyli buddyzm wyznaje filozofię, że dusza ludzka odbywa cykl wcieleń, najpierw jako zwierzę, potem jako człowiek, czyli jakby po śmierci wraca w zaświaty, ale później znowu się odradza, tak? I przychodzimy tutaj na ziemię, żeby się uczyć, żeby się doskonalić. Zatem śmierć de facto w buddyzmie nie istnieje, jako dusza jesteśmy nieśmiertelni, tak? I to jest filozofia, akurat ta filozofia jest mi bliska, ja w nią wierzę, tak? Ale nie każdy musi w nią wierzyć. Natomiast no wiadomo, że te perfumy odnoszą się do tej filozofii, do tego koła wcieleń ludzkich, tak? I Stanisław Sojka na początku swojej kariery i w ogóle przez większość swojej kariery gdzieś tam odnosił się do religii katolickiej. Zawsze jakieś te wartości w jego muzyce były obecne, jak właśnie równość, tolerancja, miłość, uczciwość, prawda? Jak pamiętam, jako nastolatka czytałam wywiady z nim i z jego żoną. Jego żona była również muzykiem, prawda? I miał dużo dzieci, właśnie wyznawał te wartości katolickie i tak wydawało się, że jest taki bardzo skonsolidowany, że jego muzyka przekłada się na jego życie, takie pełne wartości, tak? Pamiętam, bo ja bardzo dużo czytałam jako nastolatka tych takich, dużo tych pism typu Twój styl, uroda, pani. No, w moim domu to było i ja to ciągle czytałam. Zdobywałam też wiedzę o perfumach dzięki takim pismom, tak? Natomiast pamiętam właśnie, jaki szok przeżyłam, bo miałam wtedy chyba około tam 18 lat, kiedy właśnie wybuchł ten skandal ze Stanisławem Sojką, a nie były to nie były jeszcze czasy Pudelka, to były czasy, kiedy no po prostu była telewizja, były te czasopisma internetu, no nie za bardzo, nie pamiętam, żeby był obecny wtedy, więc no ktoś powie, oczywiście no w środowiskach artystycznych zawsze były skandale obyczajowe, zawsze, no tak, zgadzam się, natomiast dla mnie wtedy był to szok, jako dla nastolatki, bo Stanisław Sojka porzucił swoją ciężarną żonę, która już miała dwójkę dzieci bodajże, no była w ciąży z kolejnymi dziećmi, bo to były chyba bliźnięta, no i porzucił żonę, no i związał się właśnie z krakowską aktorką Grażyną Trelą,
taką dosyć niepokorną postacią i no i to był skandal obyczajowy i pamiętam, że mną to wstrząsnęło jako nastolatką, tak? I mało tego, powiem wam jeszcze, że w tamtych czasach dosyć często jeździłam z Warszawy do Krakowa pociągami i tak to się dziwnie splata, że przepraszam, że spotkałam tę panią i spotkałam pana Stanisława Sojkę w pociągu wiele razy. Przepraszam. Tak, więc moje życie tak się dziwnie splata czasami, że jeżeli o czymś bardzo intensywnie myślę, to to się dzieje. Przepraszam was. Zatem spotkałam ich w pociągu wiele razy, czyli jakby ten skandal jeszcze mogłam jakby go dotknąć, tak? Po prostu widziałam te postaci. No i przepraszam, jak to się odnosi do tych perfum Samsara? Dlaczego mi się to skojarzyło? No właśnie, nie wiem do końca, ale myślę, że dlatego, że te perfumy powstały w 1989 roku, kiedy to właśnie byłam tą nastolatką, która się fascynowała już wtedy tymi perfumami, które dopiero co się pojawiły w Warszawie, w perfumeriach. I zawsze ten zapach kojarzył mi się właśnie z tamtymi czasami, początku, że tak powiem, kapitalizmu w Polsce, tak? Oczywiście ten zapach do tej pory kojarzy mi się z jakimiś takimi, jakby to powiedzieć, bankietami, bo ja mam wrażenie, że ja go gdzieś czułam w miejscach publicznych, gdzieś tam bywałam w jakichś tam miejscach typu muzea czy jakieś koncerty, tak? To pamiętam, że ten zapach unosił się w powietrzu po prostu, tak? I zawsze go konotował mi się z taką silną, bardzo silną kobietą, bardzo taką pewną siebie. Natomiast legenda niesie, może legenda miejska niesie, że to był ulubiony zapach prostytutek, francuskich prostytutek właśnie w latach 90. To jest wiadomość przeczytana w pewnym magazynie mody. Także tak to się dziwnie splata wszystko, tak? Ta Samsara była ulubionym zapachem prostytutek. Okej, natomiast właśnie wiadomo, że w tym kole, w tym cyklu reinkarnacji pełnimy różne role. Niekiedy sami sobie te role wybieramy podobno, no i czasami jesteśmy, prawda, kimś wspaniałym, świetlistym, świetlistą postacią. Czasami jesteśmy draniem, czy jesteśmy uwodzicielką, czy jesteśmy, no nie wiem, femme fatale. No i buddyzm zakłada, że nie wolno nam krzywdzić innych ludzi. Więc jeżeli krzywdzimy, to wracamy tutaj na ziemię i doświadczamy tego samego, czego innym, to co innym zadaliśmy. Jeżeli zadaliśmy komuś cierpienie, tak? Więc dlatego to mi się tak właśnie wszystko splotło dzisiaj z takimi przemyśleniami, jakie role w życiu pełnimy, jak czasami jest to grząska droga, tak? Pójść za silnymi emocjami i można całe swoje życie jakby zniweczyć, dotychczasowe wysiłki, bo jeden mały krok potrafi wszystko zniszczyć, tak? Chociaż oczywiście potem, czy w buddyzmie, czy w katolicyzmie, wstajemy, nawet najgorsi grzesznicy mogą być świętymi, więc zawsze mamy szansę się podnieść z jakiegoś tam upadku. Natomiast oczywiście ja tutaj nie oceniam pana Sojki, mogę tylko zacytować, że on po latach stwierdził, że to był błąd. Ten romans był błędem, tak? Bo no, z wielu powodów był błędem, bo relacja się szybko dosyć rozpadła, tak? Ta wielka, wielka miłość się rozpadła, no a jego żona już znalazła innego mężczyznę. No a pan Stanisław Sojka po prostu ma dobre kontakty z dziećmi, no wiadomo, że od dzieci nigdy się nie odchodzi, więc tak to na to wychodzi, że wszyscy sobie tam życie poukładali. Natomiast jeszcze a propos muzyki, że przepięknie oddał właśnie na swoich płytach z tamtego okresu to uczucie zakochania, to uczucie rozbicia, to uczucie fascynacji.
fascynacji kobietą, miłością, tak, taką namiętną miłością, grzeszną miłością. I tutaj może odrobinkę wam puszczę fragment piosenki, natomiast podlinkuję wam całą płytę, bo jest po prostu przepiękna. Więc posłuchajcie chwilkę. Muzyka z tamtego okresu Stanisława Sojki jest naprawdę rewelacyjna, zachwycająca, liryczna, dynamiczna. Także podlinkuję wam płytę. Mój głos, jak słyszycie, już nie domaga. Na koniec jeszcze powiem, jeśli mówimy tutaj o wzlotach i upadkach, że twórca tych perfum, Jean-Paul Garlin, powiedział nieopatrznie w wywiadzie, że na sukces tych perfum pracował jak czarnuch. Tak powiedział. Pracowałem jak czarnuch na sukces tych perfum. No i wywołał skandal. Posądzono go o rasizm. No i musiał oddać prowadzenie firmy Thierremu Wasserowi. No oczywiście poprawność polityczna to jest jeszcze inna sprawa. No ale ciężko pracował na sukces tych perfum. Perfumy jak najbardziej odniosły sukces. Są oprócz Shalimar najbardziej znanymi perfumami tej marki, najchętniej kupowanymi. Przepraszam was za mój głos. No i co? Perfumy mają w sobie też pewien spokój, pewną błogość. Powiedziałabym, że są linearne, nie zmieniają się bardzo w czasie, oprócz tego, że rośnie ich temperatura. No to jest królową tego zapachu jest oczywiście, królem właściwie, drzewo sandałowe, tak? Od początku do końca, nieco mydlane, ale gorące drzewo sandałowe. Mam nadzieję, że choć trochę skłoniłam was do refleksji. Najważniejsze, oczywiście nie krzywdzić innych ludzi, być uważnym, to można wynieść z buddyzmu, czemu by nie? Jest to bardziej filozofia życiowa niż religia, ale ma zadatki na religię oczywiście, bo jest bardzo głęboka. Czy lubicie samsarę? Czy wierzycie w reinkarnację? Czy lubicie Stanisława Sojkę? Dziękuję za uwagę.